Miasto Aniołów. Herszeć. Herszeć, kradzież Serafinów i nowe odkrycia. Po misji w guberni moskiewskiej oddziały Serafinów wróciły do swoich kriopojemników na orbicie. Jak zwykle po misji zostali wprowadzeni w stan głębokiego snu, a ich ciała były przechowywane w specjalnych, zabezpieczonych komorach. Nikt nie przypuszczał, że coś takiego może się wydarzyć. Gdy ciała Serafinów spoczywały w kriopojemnikach, obca jednostka zbliżyła się do stacji. Z danych wynikało, że doszło do kontaktu między statkiem a stacją. W ciągu kilku sekund otworzył się portal, który wciągnął zarówno stację, jak i statek. Całe zdarzenie było szybkie i niemal niewidoczne, pozostawiając jedynie minimalne ślady promieniowania. W tym samym czasie Henryk, po intensywnym treningu z oddziałami Orłów, wrócił do laboratorium. Tam czekała na niego grupa lojalnych naukowców, przyjaciół wysokiej rangi, którzy byli przeszkoleni w anielskich technikach. W pałacu trzymano tylko najbardziej zaufanych badaczy. Henryk, mamy coś, co cię zainteresuje, powiedział jeden z naukowców, witając go z entuzjazmem. Naukowcy odkryli sposób na usystematyzowanie materii pomiędzy stanami kryształów, symbiontami, a cybernetyczną technologią. Opracowali tzw. inżynierię pomostową, która pozwalała na integrację tych elementów. Plany obejmowały zaimplementowanie tych nowości do zbroi Henryka. To nie wszystko, kontynuował główny badacz. Stworzyliśmy nowy stan skupienia, nazwany niebieskim mieczem. Po podgrzaniu kryształów mini-słońcami okazało się, że wiry miecza są tak silne, że załamują czas. Jeden z naukowców cofnął się o jeden dzień w przeszłość. To oznacza, że możemy się teleportować. Henryk był zachwycony. Możliwość teleportacji przyda się nam w najbliższych misjach. Musimy odnaleźć ciała Serafinów, zanim ktoś je aktywuje. Na szczęście ich zbroje są bezpieczne na innej stacji. Henryk wraz z oddziałem wyruszył na statek, by dotrzeć do miejsca zniknięcia stacji z ciałami Serafinów. W zbrojach helbat husarskich wyposażonych w najnowsze technologie polecieli do punktu, gdzie portal się otworzył. Przeskanowali miejsce i zebrali dane dotyczące resztek promieniowania, które portal pozostawił na krańce galaktyki. Po przekazaniu danych do laboratorium okazało się, że adres miejsca docelowego znajduje się na krańcu Drogi Mlecznej, w obszarze, gdzie ludzkość ani sondy jeszcze się nie zapuszczały. Henryk wiedział, że czeka ich wielka przygoda. Wygląda na to, że anioły Godra będą pierwszymi odkrywcami na krańcu galaktyki, pomyślał Henryk. Przygotowania do misji ruszyły pełną parą. Ich celem było nie tylko odnalezienie Serafinów, ale także zbadanie nowego, nieznanego obszaru kosmosu. Mroczny Serafin. Zespół naukowców pracował dzień i noc, przygotowując technologie niezbędne do teleportacji na takie odległości. Inżynierowie zintegrowali nowo odkryte niebieskie miecze z systemami zbroi, tworząc potężne narzędzia zdolne do manipulacji czasoprzestrzenią. Musimy być gotowi na wszystko, powiedział Henryk do swojego zespołu. Nie wiemy, co nas tam czeka. Może to być nasza największa przygoda, ale też największe zagrożenie. Wszyscy wiedzieli, że stawką jest bezpieczeństwo nie tylko ich, ale i całego Imperium. Przygotowani na najgorsze, a jednocześnie pełni nadziei na sukces, Henryk i jego zespół byli gotowi wyruszyć w nieznane. O świcie 17 listopada 2545 roku statek Henryka był gotowy do startu. Jako pionier i imperator Henryk czuł ciężar odpowiedzialności, ale także dumę z tego, co udało im się osiągnąć. Współpracując z oddziałem Orłów i nowymi technologiami, mieli przed sobą szansę odkrycia nowych granic ludzkości. Za naszą cywilizację, za nasze wartości i za przyszłość, krzyknął Henryk, gdy statek wznosił się w powietrze, przygotowując się do skoku przez czasoprzestrzeń. Podróż przez kosmos. Ich misja była jasna. Odnaleźć Serafinów, zbadać nowy obszar kosmosu i przynieść nadzieję dla przyszłych pokoleń. Anioły Godra były gotowe, by stać się pierwszymi kolumbami kosmosu. Ich statek mknął przez przestrzeń, a oni czuli ekscytację i napięcie. Podczas podróży Henryk i jego zespół trenowali i przygotowywali się na każdą ewentualność. Zbroje helbat husarskie były w pełni naładowane i gotowe do akcji. Niebieskie miecze, ich nowa broń, były przetestowane i zintegrowane z systemami. Nowe odkrycia i niespodziewane spotkania. Gdy dotarli na krańce Drogi Mlecznej, ich skanery wykryły obszar pełen nieznanych energii i struktur.
przygotowani na wszystko, zeszli na orbitę jednej z planet, która wydawała się być centrum działalności. Na powierzchni odkryli ogromne, starożytne ruiny, które emitowały silne pola energetyczne. Wkrótce zdali sobie sprawę, że nie są sami. W cieniach starożytnych budowli pojawiły się tajemnicze postacie. Mroczni serafini, odpowiednicy ich własnych, ale z mrocznej, alternatywnej rzeczywistości. Henryk i jego zespół przygotowali się do starcia. Wiedzieli, że ich misja nie będzie łatwa, ale byli gotowi stawić czoła każdemu wyzwaniu. Anioły Godra miały nadzieję, że uda im się nie tylko odzyskać swoich serafinów, ale także odkryć nowe tajemnice wszechświata, które mogłyby przynieść dobro ich cywilizacji. Misja na krańce galaktyki dopiero się zaczynała, a ich przygoda obfitowała w